Pycha to jest śmiertelny grzech marketingu. Jeżeli wydaje się komuś, że wie lepiej, co chce konsument, że wie lepiej, jak dogodzić temu konsumentowi i ma na to świetny sposób i wie lepiej, jak jest urządzony rynek i jak należy odnieść sukces, to bardzo często jest to droga do poniesienia wielkiej porażki. Podaję przykład klasyczny, bo klasyka jest najbardziej wartościowa, czyli rok 85. Coca-Cola chce sięgnąć po młodszych konsumentów, którzy wybierają Pepsi. Zarząd postanawia zrewitalizować produkt, wprowadzić nową ofertę. Robi badania rynku, na których podczas ślepych testów sprawdza się dwie formuły produktów. Ludzie piją różne produkty oznaczone etykietą A, B, C. Wybierają ten, który im najlepiej smakuje, co jest wprowadzone na rynek pod marką New Coke i ma być olbrzymim sukcesem. W ciągu pierwszego tygodnia przychodzi 400 tysięcy listów do Atlanty, gdzie jest centrala firmy, od rozwścieczonych konsumentów. Zatrudniony przez firmę psychiatra, analizując treść tych listów i styl wypowiedzi, zauważa, że ludzie mówią o zmianie smaku Coca-Coli, tak jakby mówili o utracie bliskiego członka rodziny. Tak mniej więcej się czują. Ktoś ich zdradził, zabrano im coś bardzo cennego, nikt ich nie zapytał o zdanie, nie mieli na to najmniejszego wpływu i utracili coś, na czym bardzo im zależało, klasyczną kolę. Frustracja sięga niemalże z zenitu, zarząd o mało nie zostaje zlinczowany, wycofuje się z podjętej decyzji i przywraca konsumentom oryginalną Coca-Colę. Od tamtej pory ona się nazywa Coca-Cola Classic. New Coke było jedną z największych porażek marketingowych w dziejach marketingu, natomiast jest bardzo dobrą nauką. Zarządowi wydawało się, że wie lepiej, czego chcą konsumenci, że wie, jak należy rozwiązać problem zwiększenia sprzedaży przez sięgnięcie po nowy rynek młodszych konsumentów i w dodatku oparł się na badaniach marketingowych i ślepo zaufał im ich wynikom.